Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj w odcinku Aniolowe opowiem wam o zapachu, który jest absolutnie niedoceniony, niezauważony i mam nadzieję, że to razem zmienimy, bo to jest marka, która stawia na jakość, na trwałość, a cena jest fenomenalna. I perfumy, o których dzisiaj będę mówić, są ze mną już chyba 2 lata. Tak mi się wydaje. Jak tak szybko liczyłam, to wydaje mi się, że właśnie 2 lata. Dostałam je na Open Doorze. To jest taka impreza Sephory, w którym można poznać nowości, jeżeli chodzi o całe marki, albo i same kosmetyki, które już są w Polsce, ale są nieodkryte. No i moi drodzy, wtedy marka Stobon, bo właśnie o tej marce będę mówić. Tutaj mam na woreczku nazwę, nie wiem jak się czyta poprawnie, wybaczcie mi to. Ta marka wtedy wchodziła do Sephory i przyjechali przedstawiciele marki, bodajże chyba właściciel albo współwłaściciel i wtedy z moją przyjaciółką Olą długo rozmawiałyśmy o perfumach, o zapachach, o tym co lubimy najbardziej i ja zdecydowanie najbardziej lubię trwałość, choć nie przypuszczałam, że zapach, który mi dobiorą tak bardzo mnie zachwyci i nie będę mogła uwolnić się od tego zapachu. Od 2 lat używam buteleczkę, którą tutaj mam i to jest wyjątkowa dla mnie butelka i będę darzyć nią wyjątkowym sentymentem, bo to było super przeżycie widzieć i rozmawiać z ludźmi, którzy są tak bardzo wkręceni w temat perfum i zapachów. Tym bardziej, że firma nie tylko sprzedaje perfumy, zapachy, ale też chce bardzo dobrze dla naszej planety, o czym wam powiem zaraz. I ich cała filozofia mnie po prostu zachwyciła. Jak dobrano mi zapach, o którym dzisiaj będę mówić, to byłam w szoku, bo ja myślałam, że ja nie lubię słodkich, ciężkich, takich waniliowych zapachów i jak poczułam, to zmieniłam zdanie. Słuchajcie, to jest zapach Dawanda Vanilla Bourbon. Oczywiście podlinkuję wam zapach w opisie dzisiejszego filmu, dokładnie tak jak powiedziałam. I to, co jest wyjątkowe w tej marce, to to, że oprócz tego, że możecie sobie kupić po prostu flakon perfum, to możecie kupić też uzupełnienie. I to uzupełnienie jest w tak dobrej cenie, że aż trudno uwierzyć, że 200 ml wkładu kosztuje 259 zł w regularnej cenie. Czyli jak mamy jakieś kody rabatowe, na przykład 20%, no to automatycznie ta cena zjeżdża i ja teraz będę kupować uzupełnienie za jakieś 205, tak szybko licząc, 210. No jakoś tak. I powiem wam, że według mnie 200 ml tak dobrych perfum to jest tanio. Naprawdę tanio. Tym bardziej, że dosłownie 2 psiknięcia starczają na około 10 godzin. Bo to jest zapach, który bardzo długo utrzymuje się na ubraniach, na skórze. Ja spryskałam się rano. Ja nadal czuję. Czuję piękny, waniliowy, bardzo elegancki, kobiecy zapach. To nie jest zapach taki prosty, po prostu słodki, waniliowy, tylko właśnie elegancki i bardzo, bardzo przyjemny. Nie umiem opisywać zapachów. I to jest mój problem, ale mam nadzieję, że będziecie kiedyś mieli możliwość powąchać właśnie ten zapach i też się zakochacie, bo uważam, że to nie jest taki zwykły, oczywisty zapach. Trudno o tak piękny. A jeżeli chodzi o nuty zapachowe,
to tutaj będę się posiłkować stroną Sephory, tak, a konkretnie aplikacją. I mamy tutaj tak, dawane wanilę bourbonską, biały cedr, róże i patchouli. Jest to lekki, odświeżający zapach, chociaż ja bym się z tym nie zgodziła. Według mnie to jest wieczorowy, kobiecy, bardzo seksowny zapach. Ja uważam, że to jest zapach słodkiej kobiety. Serio. No, dla mnie to jest coś nie do opisania. A jeżeli chodzi o takie ciekawostki, to zapach jest w 100% naturalny i nie ma w sobie kolorantów, petrochemii, nie jest testowany na zwierzętach i nie ma flalanów, nie wiem co to jest, ale brzmi paskudnie. I tutaj marka jest 100% wegańska, tak jak powiedziałam, nie testuje na zwierzętach i bardzo im zależało na tym, żeby ktoś, kto już kupi perfumę i się w nich zakocha, nie kupował kolejnej butelki z rurką, tymi wszystkimi plastikami, chociaż tutaj akurat nic nie jest plastikowe oprócz rurki. No ale żeby oszczędzić trochę naszej ziemi, wymyślili, że każde perfumy będzie można uzupełnić i to jest rewelacyjne. Ja oczywiście kupię uzupełnienie i będę dolewać, a butelkę, którą dostałam, sobie zachowam chyba na zawsze, bo to było wyjątkowe dla mnie przeżycie. I zawsze jak wącham ten zapach, to przypominam sobie ludzi pełnych pasji i mam nadzieję, że będziecie chcieli odkryć markę Stobon i będzie dla was takim samym odkryciem, jak i dla mnie. Dla mnie nie ma piękniejszych perfum, przy tym ceny są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o pojemności, to mamy 3, 15 ml za 79 zł, 50 ml za 159 zł, no i wkład 200 ml za 259 zł. I tutaj pamiętajcie, że to są ceny regularne, które zawsze możemy zbić rabatami w Sephorze. Dajcie znać, co myślicie o cenach i o tym, czy w ogóle znacie markę, czy znacie zapachy i mój ukochany zapach, bo to jest taki zapach. Szczerze wam powiem, że żałuję, że marka nie jest dostępna w stacjonarnych Sephorach, tylko wyłącznie wysyłkowo, ale warto zaryzykować i chociaż kupić perfumetkę i sprawdzić. O, jak piękny jest to zapach. Naprawdę rewelacja. Musiałam wam o tym opowiedzieć, bo według mnie nie ma piękniejszego zapachu i trwałości perfum. Polecam wam bardzo serdecznie zapach, który skradł moje serce. Dajcie koniecznie znać, czy znacie markę, zapach i może jakie są wasze ulubione zapachy. Co najbardziej cenicie w waszych ulubionych perfumach, bo myślę, że każdy ma inne kryteria. Jestem ciekawa waszych wyborów. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i bardzo dziękuję za obecność. Jeżeli filmik wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry. No i mam nadzieję, będziemy w kontakcie. Trzymajcie się, buziaki. Pa, pa. Dzisiejszy filmik nagrywałam jakiś czas temu, ale chciałam wam pokazać, że tak jak mówiłam, zamówiłam sobie uzupełnienie moich ulubionych perfum. Akurat skorzystałam z promocji minus 25%, także bardzo fajnie się opłacało zamówić. I tak wygląda uzupełnienie. Duża szklana butelka, a do tego był lejek, więc bez problemu przelejecie sobie do każdej buteleczki po tak naprawdę jakichkolwiek perfumach. No, także taki mój zakup i naprawdę to są najpiękniejsze perfumy, najpiękniejszy zapach, jaki mam.